W liście do Rzymian apostoł Paweł w 8 rozdziale 31 wersecie napisał: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dziś odczuwamy w sposób specyficzny upływ czasu. Za chwilę staniemy się o rok starsi, przybędzie siwych włosów na naszych skroniach. Przeżyliśmy rok jubileuszowy, rok 2017, w którym świętowaliśmy 500 lat reformacji. Co z naszych zamierzeń, które mieliśmy na początku tego roku, udało nam się zrealizować? Jaki był ten rok dla Ciebie i dla mnie? Tykające zegary odmierzają nam upływ każdej sekundy, minuty, godziny. Aby dobrze i punktualnie pracowały, potrzebują ingerencji, naprawy i regulacji, fachowej i bardzo precyzyjnej ręki zegarmistrza. Inaczej będą się spóźniały lub śpieszyły. Podobnie jest z nami ludźmi. Potrzebujemy ingerencji Boga Stwórcy, który będzie korygował nasze plany i marzenia, który będzie prostował nasze drogi, który wyreguluje rozchwiany świat wartości. Czas możemy cofnąć jedynie na blacie naszego zegarka, ale w rzeczywistości nie stanie się nic. Dlatego powinniśmy każdy dzień, każdą chwilę, którą ofiaruje nam Bóg, dobrze i właściwie wykorzystać. Przeprośmy za nasze błędy, przyrzeknijmy, że poprawimy się w przyszłości. Powierzmy wszystko naszemu Bogu, który niechaj nas prowadzi i w szczęściu, i w zdrowiu, i tak przez cały nowy rok 2018 przeprowadzi. Z głową pełną marzeń zasiadamy dziś do niezapisanych kart przyszłości. Czujemy się tak trochę kreatorami tego, co nieznane, co jeszcze przed nami. Oczyma wyobraźni malujemy wykresy naszego powodzenia w 2018 roku. Ale tak naprawdę, co od nas zależy? Co my jako ludzie jesteśmy w stanie stworzyć oprócz naszych marzeń? Jesteśmy w stanie stworzyć w sobie jeszcze lęk. Lęk przed nieznanym, lęk przed niezdobytym, lęk przed tym, co nas czeka. Może lęk przed chorobą. Dlatego w tych naszych marzeniach i w naszych lękach staje przed nami apostoł Paweł, który w liście do Rzymian napisał: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Dlatego zapraszam Was w dzień Nowego Roku do wspólnej modlitwy. Modlitwy o natchnienie, modlitwy o Boże plany, modlitwy o każdą i każdego z nas. Powierzmy Mu nasze drogi, a On wszystko dobrym uczyni. Jeśli On będzie z nami, któż będzie przeciwko nam? Bóg chce być z nami i obiecuje nam swoją obecność w każdej chwili. Ale czy my będziemy z Nim?